prawda? Oczywiście. No ja chciałem w ogóle na początku powiedzieć, że morsowałem, że jakby odhaczone. Ja dałem też. Ania też. Ania, ja nie namawiajcie. Mordy, cicho, ja tu gadam teraz. Bo wszyscy na fejsie się produkują, a ja chciałem przyjść do Dzień Dobry TVN, dać się zaprosić, że haha, morsowałem. No. Weź się! To wszystko nie na poważnie. Więc jakie było pytanie? Dokąd nocą tuptajesz? Wiesz co, po narkotyki. Prawdopodobnie, bo dystans jest ważny, ale słuchajcie, i humor, narkotyki dużo lepsze. Polecam. Tak zaczynasz dzień? Dystans i humor to jest narkotyk. Ja na trzeźwo przyszedłem, proszę was. Ja tu waliłem Antoni! Klaudią zresztą. Ona, zobaczcie, jak ona zakrywa nos. Dlaczego? Antoni! Bo... Nie. Ona ma alergię. Alergię na nos? To nie była mąka tam z tego nerków. Czekaj, postaram się jakoś okiełznać tę rozmowę. Chodziło o poczucie humoru, ale twoje. No. A tu wszyscy myślą. Nie posiadam. Rozumiem, że nie ma rzeczy, z których się nie śmiejesz. Jak to nie? Mam. Nie, nie wiem, co? A z kobiety? Jajco! A z kobiety? A z narzeczonej? A z dziewczyny? Śmiejesz się? Staram się, nie, no proszę cię, jest 21 wiek. Proszę cię. Możesz, ale słuchaj, no ale bardzo dużo stand-uperów śmieje się właśnie z swojej drugiej połówki. Są seksiści i chamstwo. I można tak. Ja myślę, że to jest Klaudia. Me too. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy są sytuacje, w których wypada żartować? Tak. Nie wypada. A że nie wypada? No, właściwie to się tak no są czy nie? Klaudia? No ja tak myślę, że czasami trzeba ocenić, z kim możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić.